Witam państwa bardzo serdecznie na moim kanale NBC Faint Yourself. Witam tych, którzy są ze mną już od kilku lat, albo może kilku miesięcy, ale również witam serdecznie tych nowych państwa, którzy na ten kanał po prostu trafili przypadkowo lub nie. Bo nieprzypadkowe jest to, wtedy kiedy się dzielicie państwo tymi filmami, udostępniacie je i w ten sposób inni też mogą zobaczyć materiał, który publikuję. Mój materiał czy mój kanał nie może wszystkim się podobać, więc ja to absolutnie rozumiem. Tak też odpowiadam wielu osobom, kiedy mają jakieś uwagi, które nie mają znaczenia i nie właściwie nie powinny wpływać tutaj na merytorykę tego, o czym mówię. Więc tych, którzy mają ochotę zostać, ja zapraszam bardzo serdecznie. Jest to kanał, na którym Mówimy o wielu trudnych sytuacjach, o wielu może trudnych związkach. Natomiast mówię o nich w sposób najleżejszy, jak się da, ponieważ nie jestem tutaj po to, żeby Państwa straszyć, tylko po to, żeby zwrócić na coś uwagę, żebyście Państwo byli uważni, żebyście byli skontaktowani ze swoimi emocjami. Będę Was tutaj też zachęcać i często zachęcam do tego, żebyście. Po prostu pracowali ze sobą, rozpoznawali swoje emocje i stawali się dojrzali emocjonalnie, czyli żebyśmy kształtowali swoją inteligencję emocjonalną, która jest niezbędna do tego, żeby prowadzić dorosłe i dojrzałe życie. I dzisiaj będę mówiła o takich ważnych symptomach, które można by było nazwać diagnozą narcyzmu. Po czym poznać, że mój partner jest narcyzem lub nie? Jakie są symptomy tego, że jeśli ktoś że ktoś z Twojego otoczenia zachowuje się w taki sposób, że można go podejrzewać o zaburzenie osobowości. Słuchajcie, bardzo modne stało się ostatnio określenie, że narcyzm jest wszędzie. Mówi się o tym głośno w mediach i to na pewno przez, również przez... Mówi się o tym, że ludzie na wysokich stanowiskach, mające um, pozycje polityczne, że przez nich właśnie przemawia narcyzm. Że są to Ludzie, którzy skupieni są tylko na sobie i że robią ogromny szum wokół siebie, ale tak naprawdę nie dlatego, że im zależy na innych ludziach, tylko robią to dla uwagi, dla poklasku i dla sławy. Jednak chciałabym Wam powiedzieć, moi drodzy, że nie każda osoba skupiona na sobie zasługuje na miano narcyza. Dziś chciałabym też z Wami porozmawiać o najważniejszych kryteriach, które pozwolą snuć takie przypuszczenie lub też mieć pewność, że ktoś, jest zaburzony narcystycznie lub nie? Czy może ma tylko cechy, które starannie pielęgnuje w sobie? Narcystyczne zaburzenie osobowości to jest naprawdę, moi drodzy, bardzo poważna sprawa, więc traktujmy ją powo poważnie i starannie przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę się dzieje i jak taka osoba się zachowuje w realnym świecie. Czyli chodzi mi tutaj o to, żebyśmy Zobaczyli to przez pryzmat naszego subiektywnego odczucia, nie przez pryzmat subiektywnego odczucia. Żebyśmy zobaczyli te cechy czy zachowania, które w sposób bardzo jednoznaczny mogą wskazywać, czy ktoś jest narcyzem, czy nie. Ale na początek, zanim zacznę, mam dla Was dobrą informację. Oczywiście dla tych, którzy nie mają na przykład jeszcze odwagi pracować indywidualnie w terapii ze mną, czy coachingu. Czy po prostu nie stać Państwa na konsultacje indywidualne, a borykacie się z problemem własnych emocji czy umiejętnością stawiania granic w relacji, to ja mam dla Was super narzędzie. Kurs Przemiana, duża zmiana małymi krokami, jest już na mojej stronie internetowej. Ten kurs to przede wszystkim praca jest ze sobą, z własną przemianą, jest odnajdywaniem właściwej drogi poprzez własną świadomość. Jest też odkrywaniem tego, czego naprawdę Ty pragniesz, i zrozumieniem własnych emocji oraz, oraz roli, jaką te emocje spełniają w podejmowaniu naszych najważniejszych decyzji. Przemiana, która jest świadomym wyborem kreowania swojej osobistej transformacji. W trakcie tego kursu otrzymasz wiele sprawdzonych, absolutnie sprawdzonych narzędzi do samodzielnej pracy. I też dostęp do grupy na Facebooku, gdzie będziemy się spotykać na żywo i omawiać najważniejsze zagadnienia i będziemy się spotykać raz w tygodniu. Więc będziesz też w grupie takiego wsparcia, którą będziesz wspólnie współtworzył czy współtworzyła przez własne doświadczenia. Więc ja zapraszam Cię w łąb siebie i zapewniam, że jeśli tylko będziesz uważny czy uważna i krok po kroku wykonywał sumiennie zadania, to wiele się zmieni w Twoim życiu na lepsze. Bądź uważna czy uważny na to, o czym mówię w filmach, jakie zadania masz do wykonania w każdym z tych modułów i odpręż się do tego, co się będzie działo z zaufaniem i akceptacją. Kurs jest długi, ma 12 modułów. Po każdym, po jednym module na tydzień, oczywiście, jeżeli tak to sobie rozplanujesz. Dla każdego, kto do mnie napisze pod tym filmem, Napiszę do mnie na mail hasło: Przemiana. Będę miała specjalny rabat. I uwaga, mam dla Was 50%, 50 zniżki. Taka promocja trwa tylko do końca marca, bo marzec uważam to piękny miesiąc na zmiany. Więc korzystajcie, kochani, zmiany się same nie zadzieją. Możecie, oczywiście, skorzystać z płatności ratalnych przez system płatniczy, ale. To już zostawiam Państwu. Szczegóły oczywiście znajdziecie na mojej stronie internetowej i w opisie tego filmu. A teraz wracamy już do naszego tematu. Jest spora różnica między potocznie rozumianym narcyzmem a narcystycznym zaburzeniem osobowości, które może i powinno podlegać po prostu leczeniu głównie psychoterapii, czy kontaktu z kimś, kto jest naprawdę specjalistą w tej dziedzinie. Czasem pytacie mnie Państwo, czy są takie testy, którymi można by było zbadać to zaburzenie. Odpowiedź jest tak, istnieją takie testy, ale diagnozowanie innych ludzi na odległość poprzez tylko formularz online niesie ze sobą naprawdę ogromne ryzyko stygmatyzacji i po prostu może wyrządzić komuś krzywdę, a w szczególności tym, którzy realnie cierpią na takie zaburzenie. Więc pamiętajmy o tym, że można mieć pojedynczy symptom cechy charakteru, ale nie mając zaburzenia. Każdy z nas na przykład może odczuwać jakiś lęk okresowo, ale to nie znaczy, że będzie cierpieć na zaburzenia lękowe. Możemy odczuwać na podyzłości, ale to nie, nie powinno spełniać jakichś diagnostycznych kryteriów zaburzenia dwubiegunowego, czy tym podobnie. Więc pamiętajmy o tym, że stygmatyzowanie czy pochopna decyzja może być bardzo szkodliwa dla każdego. I oczywiście ważne jest. Byście wiedzieli, że ten film nie, tłuż, nie służy diagnozie, ale jednak jeśli ty w sobie rozpoznajesz kilka poniżej wymienionych przeze mnie kryteriów, które oczywiście zaraz wymienię, to niech to będzie dla ciebie sygnał ostrzegawczy. Niech wzbudzi refleksję nad sobą lub skłoni ciebie do rozmowy. Może zainspiruje cię do szukania pomocy, jakiejś wewnętrznej zmiany. A jeśli obserwujesz takie zachowanie w swoim środowisku, to oczywiście podziel się tym filmem z innymi. Może on się komuś przydać. Jedną z takich bardzo ważnych cech oczywiście oczywiście jest to bycie najważniejszym, wyniosłym, gardzącym innymi i jest różnica pomiędzy świadomością, że jestem głównym bohaterem w danej przestrzeni społecznych relacji z innymi. Pomijanie innych, lekceważenie, opryskliwość czy zwykłe chamstwo. Jest czymś niewłaściwym, jest cechą świadczącą o zaburzeniu. Ale uwaga, ktoś, kto działa we własnym interesie, łatwo można nazwać egocentrycznym. Jednak zdrowy egoizm ogranicza się do dbania o swój interes i niekoniecznie odbywa się czyimś kosztem, prawda? W narcyzmie mówimy o toksycznym skupieniu na sobie, które przejawia się nie tylko w tym, że osoba chce być pierwsza, najważniejsza, najważniejsza, przy okazji depcząc innych i ich nie szanując, ponieważ chce osiągnąć swój cel za wszelką cenę. Gdy nie może być pierwsza, odczuwa co? Wściekłość, niepokój. A w praktyce przejawia się to w bardzo licznych, a społecznych zachowaniach, a w szczególności jeśli dana osoba nie może być faktycznie w czymś lepsza, to poprzez odczuwaną zazdrość zaczyna innym umniejszać. I wygląda to tak, że poniża innych, stosuje sarkastyczne docinki, złośliwe uwagi, pozycjonując niżej innych. I taka osoba działa na zasadzie: skoro ja nie mogę być pierwsza, pierwszy, to ściągnę innych w dół, to ich podepczę, to podetnę im skrzydła, to utrudnię im coś, na czym jej czy jemu zależy, i nie dopuszczę do tego, by był lepszy czy lepsza ode mnie. Narcyz przejawia się często w złośliwych uwagach, zupełnie, słuchajcie, zupełnie niepotrzebnych. W bolesnych jakichś durnych wypominkach, w przypominaniu innym tylko ich porażek czy jakichś niedoskonałości. niedoskonałości. Czy w pielęgnowaniu tego, by nikt nie czuł się w otoczeniu, a w otoczeniu narcyza lepiej. Jeśli więc masz w swoim otoczeniu kogoś, a może ty sam taki jesteś, tym, kto bez ogródek i wyrzutów sumienia rzuca kąśliwymi dowcipami, nie pozwala dojść do głosu. Przerywa, wychwala własne osiągnięcia, to jest sygnał ostrzegawczy, że taka osoba realnie ma poczucie bycia kimś lepszym, kimś ponad. Kolejną taką rzeczą jest fantazjowanie na swój temat. Ja oczywiście nie ma nic z tym złego, słuchajcie, wszyscy fantazjujemy i odpływamy sobie w świat naszej fantazji z różnych powodów. Ale narcyz robi to ciągle. On nigdy nie schodzi na ziemię. My wszyscy lubimy fantazjować, mamy swoje marzenia, które motywują nas do czegoś, do osiągania jakichś założonych swoich celów, rozwijamy poprzez to swoją kreatywność. A czasem nawet wyciszamy się, czyli relaksujemy w świecie swoich fantazji. Jednak z narcyzem to jest zupełnie inna bajka. On po prostu tak często fantazjuje. I tam jest tylko jeden główny bohater. One są wszystkie przesadzone w najbardziej nierealistyczny obraz siebie. Są pewne zdobywania, na przykład świata, posiadania supermocy, wybitnego intelektu, talentu, podziwu, jaki za tym wszystkim idzie. Fantazjowanie jest formą wizualizacji. W przypadku osób zaburzonych, Zaburzony poczuciem własnej nadwartości, ta wizualizacja swojego sukcesu i podziwu niesie oczywiście emocje, które tą osobę odurzają, narkotyzują. Fantazjowanie jest tak silne dla tej osoby zaburzonej, że ona traci dystans do fantazji i zaczyna oczekiwać w realnym życiu takiej miłości, jaką sobie wymyślił czy wymyśliła takiego traktowania, sukcesów. Jakie widziała bądź widział we śnie, na jawie. I to właśnie tutaj jest największy problem, że za nierealistycznymi fantazjami zaczynają iść nierealistyczne wzorce czy oczekiwania, które w realnym życiu nie występują, ale niosą osobie zaburzonej wiele trudnych emocji i ogromne rozczarowanie. I kolejnym takim mm, kryterium można powiedzieć diagnostycznym dla osoby zaburzonej to jest poczucie bycia wyjątkowym. Ale wyjątkowość to nieomylność i wszechwiedzącym, na, albo najbardziej cierpiącym, najbardziej niezrozumiałym, takim outsiderem odrzuconym, który koniecznie musi zyskać uwagę i współczucie, i zrozumienie, ponieważ nikt. Nikt tak jak on na całym świecie nie odczuwa tego smutku czy bólu dotkliwie czy niesprawiedliwie tak jak nikt, no nikt. Dlatego takie osoby narcystyczne zwracają na siebie uwagę, ale w taki dziwny sposób. No, jest mi źle, ale ja ci nie powiem o co chodzi, no bo ty to pewnie tego nie zrozumiesz, nie zrozumiesz mojej, mojej wrażliwości. Znacie takie zachowanie? Oczywiście, że to dotyczy dokładnie narca ukrytego, który zatopiony jest w swojej wyjątkowej wrażliwości. I oczekuje, że ktoś tylko wyjątkowy może go zrozumieć i na takiego czeka. Ale tacy ludzie według niego po prostu nie istnieją. Mając kogoś takiego w swoim otoczeniu, naprawdę możesz zacząć powątpiewać, czy ta osoba potrzebuje realnej pomocy, czy po prostu szuka tylko uwagi i robi z ciebie śmietnik emocjonalny. No, po prostu tak powiem. Może Wam się dziwnie, dziwnie to wydać, dziwnie zabrzmieć, ale osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości realnie naprawdę są bardzo wyczerpane i zmęczone, ale w swoim silnym poczuciu wyjątkowości nie chcą nikogo do siebie blisko dopuścić. Dosłownie tak, jakby się bały, że odsłonięcie się obniży ich status i zbliży ich do osób, które oni uważają za gorsze. I zobaczcie, koło się zamyka. I nie wiadomo, jak takim osobom pomóc. Więc jeśli kochasz taką osobę, to starasz się jeszcze bardziej i bardziej i lepiej i mocniej, a to nie przynosi żadnych rezultatów. Więc czujesz się zraniona, czy bezsilna, czy bezsilny. Takie osoby często same nie wiedzą do końca, czego ona, dlaczego właściwie to robią. Oczywiście, że najczęściej w takich społecznych zaburzeniach. I chodzi o to, że takie osoby potrzebują. Paradoksalnie potrzebują kontaktu z innymi, ale nie potrafią czy nie są zdolne do utrzymywania trwałej więzi. Oczekują mocnego, na przykład, podziwu dla jego wszelkich działań i umiejętnie podcinają ci skrzydła, w tym samym są naprawdę męczący. Czyli, jeśli ty wchodzisz, na przykład, słuchajcie, wchodzisz dumna do domu i mówisz: Dostałam awans, to on kwituje to zdaniem, ha. Już nie mają kogo wybierać na kierownicze stanowiska. Albo, że och, ta firma twoja to na psy już spada, jeśli biorą każdego na kierownika. I ty nie wierzysz. Nie wierzysz, co się dzieje. Może inny przykład. Posprzątałaś dom, wracasz, mąż wraca z pracy, a ty z uśmiechem mówisz zobacz kochanie, jak pięknie posprzątałam, jak cudnie, pachnąco i w ogóle, ale nie widzisz na jego twarzy entuzjazmu, tylko rzuca jakieś oschłe, no chyba to jest twój obowiązek. Co innego masz do roboty, więc to się tym tak bardzo ekscytujesz. I oczywiście natychmiast zaczyna się opowiadać, jaki on miał koszmarny dzień w pracy. Albo jak to świetnie poszła mu jego dzisiaj prezentacja i że właściwie ten nowy szef to go uwielbia. I słuchajcie, nie chcę tu powiedzieć, że my nie potrzebujemy poznań i pochwały. Potrzebujemy. I to nie robi z nas narcyzów. Różnica jednak polega na tym, że dynamika oczekiwania, podziwu i pochwały u osoby zaburzonej ma ciągły tryb. Ciągły tryb ja. Taka osoba, jeśli nie dostała na przykład życzeń na czas, to się będzie czuła obrażona. Jeśli za każdą drobnostkę nie dostanie podziękowania, to czuje się dotknięta, pominięta, zlekceważona, będzie obrażona, nawet jeśli nie udzielisz jej wystarczającej informacji zwrotnej. Taka osoba domaga się dostrzegania ciągłego, ma poczucie, że cokolwiek robi, to jest ważne i należy jej się pochwała, i uznanie zawsze. To poczucie uprzywilejowania i roszczeniowości to mi się należy, zasługuje na lepsze traktowanie. To naprawdę ja rozumiem takie rzeczy, i można to zrozumieć, ale tylko do pewnego czasu. Że oczekiwanie godnego traktowania czy czegoś lepszego w życiu nie jest tym samym, samym w sobie nie jest czymś złym, dopóki nie robi się to kosztem innych ludzi i zachowuje się pewny realistyczny umiar. Bo naprawdę wiele sytuacji, a społecznie taki wychodzi na wierzch, poprzez nadmierne czy nierealistyczne oczekiwania oraz fakt tego, że. No, nie ma co oczu oszukiwać, ale to jest połączone z brakiem empatii i szalonymi fantazjami, o których już Wam wcześniej mówiłam. Taka takie osoby mają po prostu problem być zadowolone z czegokolwiek. I niestety w konsekwencji tylko często wpadają w konflikty, ale również tak czysto po ludzku, to mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia, że takie osoby są bardzo nieszczęśliwe. I stąd uważam, że jest bardzo ważna i potrzebna psychoterapia dla narcyzów, gdzie pracuje się na głębokich przekonaniach, schematach, zrozumieniu zachowań, e, emocji i innych wpływów, np. wpływów zewnętrznych. Ale oczywiście wiem, że niełatwo jest kogoś namówić, kto po prostu nie widzi tego problemu w sobie. Ale jeszcze jedno kryterium zaburzenia artystycznego to. Jest trudność utrzymania relacji, o czym przed chwilą Wam wspomniałam, traktowanie innych przedmiotowo, więc taka osoba czuje się lepsza od innych, ma silne poczucie uprzywilejowania, a relacje, w jakie wchodzi, są po prostu płytkie, więc tak naprawdę służą jej tylko, prosto mówiąc, no, wykorzystaniu. Czyli Nikt nie docenia mojej wyjątkowości, więc jestem przyzwyczajony czy przyzwyczajona do takich płytkich relacji, więc nie warto się zagłębiać w relacje. Osoba narcystyczna myśli, zrobię sobie z ludzi takich, wiecie, ludzi na zawołanie i dobiera sobie w ten sposób klakierów w grupie, którzy po prostu przytakują. Śmieją się z jego głupich dowcipów i poniżają tych, których narcyst nie lubi. Więc y, może macie takie doświadczenia, chociażby ze szkolnych czasów. Być może pamiętacie takie osoby otoczone swoimi latającymi małpami na usługach y, i rządzenie nie tylko klasą, ale też nauczycielami. I wynajdujący sobie ciągłą ofiarę, i to jest ich najlepsza, to była ich najlepsza zabawa. Ja pamiętam takie czasy i teraz wiem, co to za zjawisko. Kiedyś tego nie rozumiałam. A dzisiaj wiem, że wchodzi w skład tak zwanej mrocznej triady, czyli makiawelizmu, psychopatii i narcyzmu. I to są elementy osobowości, które tworzą naprawdę niebezpieczne, a społeczne jednostki. Do tego czasem oczywiście dochodzi sadyzm, czyli takie zamiłowanie, chore zamiłowanie do przemocy i przemocowego rozwiązywania problemów, nawet nie, nie rozwiązywania problemów, ale jakiejś dziwnej, dzikiej przyjemności. Ale to są oczywiście skrajne przypadki i nie będę tego tematu dzisiaj rozwijała. Warto jednak pamiętać, moi drodzy, że narcystyczne zaburzenie osobowości należy do grupy zaburzeń o charakterystyce dramatycznej, to znaczy powodującej w życiu społecznym liczne trudne sytuacje. Narcyz będzie próbował wykorzystywać naiwność innych ludzi lub fakt, że posiada coś, co imponuje innym. O empatii i braku, jej braku pewnie już wiecie. Brak empatii to chyba jedna z wielu cech wspólnych dla licznych zaburzeń osobowości. Umiejętność postawienia się w, na, czyimś na czyimś miejscu, zdolność do współodczuwania z innymi, a w zasadzie w przypadku narcyza to brak tego, to w połączeniu z poczuciem wyjątkowości daje wyjątkowo toksyczną mieszankę. I nie dajcie się zmylić tym, że narcyz będzie samotny, bo on nie będzie miał specjalnych wyrzutów. Gdy w wyniku jego działania będą cierpieć inne osoby, on się tym szczególnie nie przejmie. W żaden sposób właściwie. I ten element narcystycznej osobowości, jak dbanie o swój interes kosztem innych, właśnie tak wygląda. Ale to nie tylko, że ta osoba dba o siebie kosztem innych, bo najczęściej wręcz tego nawet ona nie dostrzega. Typowa reakcja takiej osoby na czyjąś krzywdę albo dyskomfort, czy jakąś trudność jest taka, co mnie to obchodzi, co w ogóle nie jest mój interes. I należy tutaj rozróżnić zdrowy dystans do problemów innych od aroganckiej i zarozumiałej postawy człowieka. Czasami jest ciężko zobaczyć to rozróżnienie, bo z jednej strony wydaje się nam, że to słusznie, że dana osoba zachowuje pewien dystans i jest asertywna do problemów innych ludzi. Z drugiej strony wydaje nam się to ekstremalnie nieczułe. Warto się temu przyglądać. I jeszcze chyba jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to jest chorobliwa zazdrość i próba kontrolowania drugiej osoby. Niezdrowa rywalizacja to jest walka. O własne istnienie, bo przecież mówimy tutaj o takim integralnym elemencie tożsamości narcyza. Więc to jest właśnie to. On będzie zawsze walczył i będzie nieczysto grał, bo on zawsze musi wygrać i tylko to się liczy. Aroganckie, wyniosłe nastawienie jest jasne i wyraźne, że on jest doskonały i nie znosi sprzeciwów. Arogancja może być Czasami, słuchajcie, mylona z pewnością siebie, ale pewność siebie jako cecha naturalnie może sprawić, że narcyzm będzie potrafił pociągnąć za sobą tłum innych ludzi, przynajmniej przez jakiś czas. I tutaj się też ujawni jego manipulacyjny obszar osobowości, widoczny zarówno w domu, jak też w pracy. Na przykład. Prawdę mówiąc, to wszystko dookoła niego jest zmanipulowane. Nigdy nie nasycone jego poczucie wartości, oczekiwania. Trochę tak jakby narcyz próbował najpierw oszukać siebie, że jest ważniejszy, niż jest. A potem próbował zmanipulować innych do tego, żeby właśnie w to uwierzyli. Elementy narcyzmu występują również z wieloma innymi dysfunkcjami, więc to nie jest Wiecie, taki test i, i, i narcyz i to wszystko. Bo tam są różne składowe. To są rodzinne, dramatyczne zaburzenia, w których skład na przykład może wchodzić aspołeczność, borderline czy zaburzenie histroniczne. I to klasyfikuje się w różne rodzaje narcyzmu. I często wymienia się kilka takich grup zachowań narcystycznych, na przykład narcyzm bez skrupułów, taki, który świadomie łamie zasady, skłonny jest do oszustwa, arogancki, mściwy, mówi się o nim diabeł wcielony, albo na przykład odwrotnie, narcyz romantyczny, uwodzący, wykorzystujący seksualnie, kłamliwy, wydający, wydający się w romanse, kompensujący swoje poczucie ego seksem. Taki kompensujący narcyz kompensuje również swoje braki zawyżania swojego ego i pompowania go ciągle ale też jest narcyz elitarny to jest bardzo uprzywilejowany dopisujący sobie swoje osiągnięcia fałszywy obraz siebie domagający się od życia życia w wygodzie no i taki który chce zawsze przebywać wśród osób o wyższym statusie społecznym i o to bardzo bardzo mocno zabiega i taki tradycyjny powszechny narcyz to powiem tak, mieszanka tego, co powiedziałam powyżej zrównoważona toksyczność w każdym obszarze. I sami przyznacie, że naprawdę jest tego bardzo dużo i można zwariować. Oczywiście, jeśli zauważasz u siebie lub innych w Twoim środowisku wyżej wymienione zachowania, to warto udać się na badania specjalistyczne. A tak naprawdę najbardziej, to warto zacząć ze sobą pracować. Leczenie może nie jest takie proste, ponieważ to zaburzenie nie należy do łatwych y, zaburzeń. Jest wiele komplikacji tam. I och, nie ma nadal potwierdzonej jakiejś, nie wiem, ścieżki farmakologicznej, więc liczność takiego zaburzenia jest ogromna i wzrastająca. Y, skomplikowana oczywiście czynnikami środowiska, środowiskowymi w okresie naszego wczesnego wychowania. Więc bardziej Wam polecam psychoterapię i jest kilka nurtów takiej psychoterapii. <laughs> Poznawczo-behawioralna na przykład i można też się odwołać do um, terapii psychodynamicznej i innych, ale oczywiście pod warunkiem, że narcyst tego chce i nie, nie wysuwa się z takiej terapii. Warto, warto jednak próbować. Warto sobie pomóc i pomóc komuś bliskiemu, zanim go skreślimy. A na koniec taka mała ciekawostka: odkryłam badania, które potwierdzają, że jest wielu narcyzów, którzy tak naprawdę dobrze funkcjonują w społeczeństwie i są świetnymi partnerami i świetnymi ludźmi, ale, uwaga, ponoszą tego olbrzymie koszty psychiczne, by kontrolować i trzymać w ryzach swoje a społeczne zachowania. I na dzisiaj to już wszystko. Jeśli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górze, subskrybuj go i podziel się tym filmem z innymi. I pamiętaj, żeby o siebie dbać. Żeby, wiecie, zadał ten film diagnoza narcystyczna, ale tak naprawdę ku przestrodze, żebyście nie próbowali może w jakiś bardzo taki mm, ostry sposób, radykalny sposób diagnozować a już zwłaszcza kogoś. Myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem jest spojrzeć na te czynniki diagnostyczne, przyglądnąć się uważnie sobie i partnerowi czy osobie, z którą jesteśmy. Jeśli faktycznie widzimy, że żadna rozmowa, prośba, żadna komunikacja, nonviolent communication nie pomaga, to warto jest wtedy się odsunąć, stosować te inne metody, o których mówię wam w innych filmach, po to, żeby tylko chronić siebie, pracować ze swoimi emocjami, żeby sobie dać radę. Pytacie też o to, jak dbać o swoje dzieci w taki sam sposób, dawać im siłę i, i bądźcie taką jedyną osobą, która jest w stanie dać to zrównoważenie tym dzieciom, dać ten punkt odniesienia. Bo jeśli wy jesteście w tym szaleństwie, w tym tańcu artystycznym, to dzieci w ten taniec też łatwo wpadają. A na dzisiaj to wszystko. Ja pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i tak jak powiedziałam, pamiętajcie, dbajcie o siebie. Do zobaczenia.